dobry, jestem Nina, mam 7 lat. Chciałabym Was zaprosić do wysłuchania bajki Kwiaty i Dalki, czytanej przez panią Zofię, słuchaczkę Uniwersytetu III wieku. Moje śliczne kwiaty zupełnie powiędły, zawołała Idalka zasmucona. Wczoraj wieczorem jeszcze były takie ładne, a dziś zwiesiły główki, opuściły liście. Co to ma znaczyć? Dlaczego to, Fredziu? Ostatnie zapytanie zwróciła do studenta, który siedział na sofie. Nie darmo pytała go o to. Fredzio wiedział wszystko. Umiał opowiadać prześliczne historie, wycinać różne figle, serduszka z tańczącymi w środku dziewczynkami, kwiaty i wspaniałe zamki, w których otwierały się drzwi i okna. Był to nie lada student. Dlaczegoż dzisiaj te kwiaty tak zwiędły? Powtórzyła, wskazując bukiet na stoliku. Nie wiesz dlaczego? Rzekł Fredzio. Twoje kwiaty były dziś w nocy na balu i dlatego teraz pospuszczały głowy. Są zmęczone. Co ty też mówisz, Fredziu? Przecież kwiaty tańczyć nie umieją. Tak myślisz? A ja twierdzę, że tańczą prześlicznie. Prawie co noc, kiedy my śpimy, wyprawiają sobie bale i bawią się wybornie. A dzieci na takim balu być nie mogą? Owszem, odparł Alfred. Bywa ich nawet zwykle dosyć dużo. Pączki róż, konwalijki ledwie rozwinięte, stokrotki polne. A gdzież one tańczą? Czy pamiętasz zamek królewski za miastem, gdzie jest ten duży ogród pełen kwiatów? Karmiłaś tam łabędzie, czy pamiętasz? Przypływały do ciebie i chwytały okruchy chleba, które rzucałaś do wody. Tam właśnie odbywają się zwykle te bale. Ach, wiem! Byłam tam właśnie wczoraj z mamą, ale nie widziałam już liści na drzewach ani kwiatów w ogrodzie. Gdzież się podziały wszystkie? W lecie tyle ich było. Są teraz w zamku, odparł student. Powinnaś wiedzieć o tym, że skoro tylko król ze swoim dworem powraca do stolicy, wszystkie kwiaty uciekają z ogrodu do zamku, gdzie bawią się wybornie. Najpiękniejsze dwie róże zasiadają wtedy na tronie i są królem i królową. Znasz, kogucie grzebienie, te czerwone. One stają po obu stronach niby szambelanowie, a reszta kwiatków rozpoczyna tańce. Śliczne fiołki udają młodych marynarzy, a hiacynty i krokusy młode panny. Tulipany zasiadają na fotelach niby poważni ojcowie, a czerwone lilie, jak troskliwe mamy, uważają na wszystko i pilnują przyzwoitości i porządku. I nikt im nie zabrania tak się bawić w pałacu króla? Spytała Ida. Prawie nikt o tym nie wie, moja droga. Zdarza się czasem, że stary burgrabia, który czuwa nad zamkiem, zechce po nocy przejść się po pokojach. Ale cóż, ma on wielki pęk kluczy u boku. Skoro tylko kwiaty usłyszą brzęk kluczy, chowają się za firanki i siedzą cichutko, ostrożnie wysunąwszy główki. Tu pachną kwiaty, mówi do siebie burgrabia, ale jest bardzo stary
i nic dojrzeć nie może. Ach, jak to ślicznie, zawołała Ida, klasnąwszy w dłonie. Mój drogi, czy ja bym tego zobaczyć nie mogła? Dlaczegoż nie, Idalko? Zajrzyj tylko przez okno do zamku, skoro będziesz w ogrodzie, a zobaczysz sama to wszystko. Ja dzisiaj tak zrobiłem. Żółta lilia leżała wyciągnięta na sofie. To była dama dworu. A kwiaty z ogrodu botanicznego, czy także tam mogą przychodzić? To chyba dla nich za daleko. Cóż znowu, Idalko, przecież mogą fruwać. Czyś nie widziała nigdy prześlicznych motylków, żółtych, czerwonych, białych? Prawda, jakie niektóre podobne do kwiatków? Bo też to naprawdę kwiaty. Oderwały się od łodyżki i zatrzepotały w powietrzu płatkami, niby skrzydełkami. Wtedy zaczęły fruwać. A ponieważ były grzeczne, pozwolono im fruwać dzień cały, zamiast siedzieć cicho na łodyżce. Tym sposobem nabrały wprawy, a płatki ich stały się naprawdę skrzydełkami. Sama to widziałaś zresztą. Ach tak, szeptała zdumiona Idalka. Może być zresztą, że kwiaty z ogrodu botanicznego nie były dotąd jeszcze nigdy w królewskim zamku i nie wiedzą, że tam się można w nocy tak dobrze zabawić. Dlatego coś ci powiem. To się dopiero zdziwi profesor botaniki, który tu obok mieszka. Znasz go przecież. Kiedy będziesz w jego ogródku, szepnij któremu kwiatkowi o balu w zamku królewskim. On to opowie innym i wszystkie tam polecą. Pan profesor przychodzi sobie do ogrodu, a tu nie ma ani jednego kwiatka i nie będzie wiedział, gdzie mu się podziały. Ale jakże kwiatek powtórzy to innym? Przecież kwiaty mówić wcale nie umieją. Nie umieją mówić, odpowiedział Fredzio, ale się doskonale porozumiewają znakami. Czy nie widziałaś nigdy, gdy wietrzyk zawieje, jak one nachylają się ku sobie, dotykają główkami, a wszystkie zielone listki trzepoczą przy tym w różne strony? Tak właśnie rozmawiają i to wszystko jest dla nich zrozumiałe, jak dla nas głos i wyrazy. A profesor, czy rozumie te ich znaki? Naturalnie. Razu jednego wchodzi sobie rano do ogrodu i widzi, jak wielka pokrzywa daje listkami znaki goździkowi. Ach, jakiś ty śliczny, mówi. Jak ja cię kocham. Nie podobało się to panu profesorowi i z całej siły uderzył pokrzywę po liściach, które zastępują jej palce. Możesz sobie wyobrazić, jak się sparzył. Od tego też czasu nie śmie jej nawet dotykać. Ha, 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 zaśmiała się Idalka. Spojrzała znów na swoje kwiatki, zwiesiły główki, gdyż były zmęczone. Rozumie się, jeżeli całą noc tańczyły, mogą być nawet chore. Wzięła bukiet z wazonikiem i poszła do innych zabawek ustawionych w kącie na małym stoliczku. Było ich tam bardzo dużo i na ziemi pod stolikiem i w szufladzie. Lalka Zosia spała już w swoim łóżeczku. Lecz Idalka ją obudziła. Musisz wstać, Zosiu, rzekła, i ustąpić na tę noc łóżka kwiatkom. Są chore i potrzebują wypoczynku, a ty sobie możesz poleżeć w szufladzie. I wyjęła z łóżeczka lalkę,
która zrobiła minę bardzo niezadowoloną, ale ze złości nie powiedziała ani słówka. Potem ułożyła kwiaty na poduszce i okryła je kołderką. Teraz leżcie sobie i odpoczywajcie, a ja wam przyrządzę herbaty, żebyście się napiły i do jutra były zdrowe, powiedziała. Zasunęła starannie firanki nad łóżkiem, aby im słońce z rana nie świeciło w oczy i odeszła na palcach. Przez cały wieczór wciąż myślała o tym, co jej Fredzio opowiadał. A nim się położyła sama do łóżeczka, zbliżyła się cichutko do okna, na którym stały śliczne kwiaty mamy, tulipany i hiacynty. Odsunęła firankę i szepnęła z uśmiechem: wiem, że będziecie na balu tej nocy. Ale kwiaty udały, że nic nie rozumieją, żadnym listkiem nie poruszyły. I Dalka wiedziała jednak, co ma o tym myśleć. Długo dziś nie mogła zasnąć, bo wciąż myślała, jakby to było przyjemnie popatrzeć na śliczne kwiaty tańczące w zamku królewskim. Ach, żeby to zobaczyć choć jeden raz! Czyż te moje kwiatki naprawdę tam będą? Szepnęła cichuteńko i zasnęła. W nocy się obudziła. Podniosła się troszeczkę i spojrzała na drzwi uchylone do drugiego pokoju. Tam były jej kwiaty i wszystkie zabawki. Zaczęła nasłuchiwać i zdawało jej się, że ktoś tam ślicznie gra na fortepianie, ale tak delikatnie i cichutko, jak jeszcze nigdy dotąd nie słyszała. To na pewno kwiaty tańczą, szepnęła z zachwytem. Ach, mój Boże, jakże bym chciała to zobaczyć. Nie śmiała jednak podnieść się z łóżeczka, aby nie zbudzić mamy. Może one tu przyjdą, pomyślała znowu. Ale kwiaty nie przychodziły. Muzykę słychać było coraz lepiej, śliczną, ale cichutką. Na koniec Ida dłużej wytrzymać nie mogła. Wyszła pomalutku z łóżka i na palcach podeszła do drzwi uchylonych. Zajrzała. Co za widok! Ach, cóż tam zobaczyła! Nocnej lampki nie było w sąsiednim pokoju, ale księżyc świecił przez okno prześlicznie i było też tak jasno, jak w dzień biały. Wszystkie tulipany i hiacynty z okna stały na środku naprzeciwko siebie. W doniczkach nie pozostał ani jeden. Pomiędzy nimi kręciło się i uwijało całe mnóstwo prześlicznych kwiatów, trzymając się listeczkami jak za ręce i zwracając w takt muzyki w tę lub w inną stronę. Niepodobna opisać, jakie to było piękne. Na fortepianie grała żółta lilia, którą Ida niedawno poznała w ogrodzie. Fredzio powiedział zaraz: patrz, jaka podobna do panny Karoliny. Ale wszyscy się z niego śmiali. Tymczasem żółta lilia była rzeczywiście do panny Karoliny niezmiernie podobna, szczególnie teraz, kiedy pochylała to na prawo, to na lewo podłużną żółtą głowę, wybijając nią takt muzyki. Małej Idalki nikt nie zauważył. Wtem wielki niebieski krokus wskoczył na stolik z zabawkami. Odsunął firanki od łóżeczka lalki
i chore kwiaty natychmiast powstały, okazując uśmiechem i ruchami, że już odpoczęły i mają ochotę tańczyć znowu razem z innymi. Wtem otworzyły się drzwi do salonu i tańcząc wbiegło mnóstwo najpiękniejszych kwiatów. Ida w pierwszej chwili nie mogła zrozumieć, skąd one się tu wzięły, ale odgadła zaraz. To pewno były kwiaty z królewskiego zamku. Na czele szły dwie przecudne róże w złotych koronach. To król i królowa. Potem śliczne, pachnące goździki. Lewkonie kłaniały się na wszystkie strony i uśmiechały się słodko. Za nimi szła muzyka. Wielkie maki i piwonie wygrywały z takim zapałem na strączkach, że poczerwieniały całkiem z wysilenia. Hiacynty fioletowe i pierwiostki dzwoniły znowu tak prześlicznie, jakby miały prawdziwe dzwonki. Cudowna to była muzyka. Całe mnóstwo kwiatów wpłynęło z salonu i tańczyły wszystkie razem. Stokrotki z fiołkami, złocienie z konwalią, rozeda z groszkiem pachnącym, bławatki, bzy, bratki, róże. Wszystkie się całowały i tańczyły, że rozkosz była patrzeć. Na koniec księżyc pobladł i zmęczone kwiaty powiedziały sobie: dobranoc. Ida także cichutko powróciła do łóżeczka. Wsunęła się pod kołderkę i zasnęła. Wtedy śniło jej się znowu wszystko, co widziała.